Witam ponownie wszystkich naszych widzów. Znowu z mocno zadartą głową jest ze mną Krzysztof Patrycyk. Cześć Krzysztof. Dzień dobry Państwu. Cześć. Dawno się nie widzieliśmy na antenie. Powiedz proszę, bo Ty jesteś jedną z tych osób, które targi w Polsce, jeżeli chodzi o fotografię, znają chyba lepiej, jak nie tak samo, jak dobrze, jak własną kieszeń. Kolejna edycja, kolejne wrażenia. No, trudno mi jest tak szczerze powiedzieć, co... Bo jeszcze nie obejrzałeś. Jeszcze ich do końca nie obejrzałem. No to podobnie jak my. Mieliśmy dużo klientów na naszym stoisku, za co Państwu dziękujemy. Natomiast no, myślę, że największym sukcesem targów to sam fakt, że one są po prostu, że nadal funkcjonują. Tak jak chyba w zeszłym roku mówiłem, są to targi film, wideo, foto. I to foto jest takim elementem kończącym te targi, w sensie myślę, że sprzętu, który jest tu oferowany. I to jest to widoczne. Jest to chyba najmniejsza grupa producentów. Ale to myślisz, że foto jest w odwodzie w stosunku do wideo? Znaczy, bo jeśli patrząc po ilość firm i zaangażowania wystawców, to myślę, że jest w mniejszości. Tak bym powiedział. Nie powiedziałbym w odwodzie, dlatego że firmy się koncentrują dla sprzęcie, który nawet jest dedykowany dla fotografów, ale od strony wideo. Jest bardzo dużo firm, które mają w ofercie kamery, ale też i osprzęt do filmowania na przykład lustrzankami i kamerami również. Znaczy to fakt, to przyznam Ci rację, że nie da się nie zauważyć właśnie wszelkiej maści statywów, kranów. Ktoś ma też tutaj sprzęt latający i to są gabarytowo dużo rzeczy, w związku z czym te stoiska zajmują sporo miejsca i nie da się tego nie zauważyć. Natomiast samej fotografii jednak jest też trochę, bo jest jedno studio, drugie studio, trzecie studio. Tak, oczywiście, no, są elementy szkoleniowe, no, całe chyba zaplecze szkoleniowe, połowa tego zaplecza to jest właśnie oparta dla oparta jest na właśnie na celem głównym tych spotkań to są jakieś formy szkoleniowe, prawda? Przekazanie jakiejś informacji fotograficznej, jak lepiej fotografować, na czym się skupić, na czym się skoncentrować. I w tym momencie no, trudno jest zaprzeczyć temu. Są też firmy, może które się nie wystawiają bezpośrednio jako firmy matki, czyli jak mówimy, mam to myśli, Canon, Olympus, Sony są prezentowane poprzez dystrybutorów, a nie poprzez firmy. No tak, ale to jest praktyka, która już jest od kilku lat stosowana przez firmy. Chyba jako wyjątek jest Sony, bo Sony chyba ma... Sony ma swoje własne stoisko, ale pozostali są, jeżeli są obecni, to faktycznie przez prezentowani firmy są przez trzecie. Inne trzecie, tak. No, ale tego ponieważ nie, zdarza nie się, że tam też są ludzie z tych firm, ale aczkolwiek to nie są oficjalne stoiska. Jak myślisz, dlaczego jest taka akurat polityka? Bo to są duże firmy, mogłoby się wydawać, że powinno by im zależeć na tym, żeby no jednak trafić do odbiorcy i bezpośrednio się z nim skontaktować. Znaczy myślę, że powodów jest kilka. No, pierwszym z powodów to jest tak, że duża firma, jeśli się wystawia, to powinna się wystawić, ma jakieś standardy korporacyjne, powinna się wystawić z odpowiednim przytupem, z odpowiednią wielkością. No, nikt chyba nie chciałby z Państwa, żeby na przykład firma Canon wystawiła się na 6 metrach kwadratowych z napisem Canon Polska, no bo to będzie wręcz uwłaczające dla tej firmy, a nie jak gdyby ją nobilitujące w jakiś sposób. W związku z tym, jeśli nie mogą wystawić korporacyjnie, nie ma decyzji na uczestnictwo w takich targach, to nie mogą wystawić się ze stoiskiem. Muszą szukać jakichś innych, alternatywnych rozwiązań. A targi, firmy się koncentrują na targach w Europie, jest to fotokina raz na 2 lata i myślę, że to... No tak, ale fotokina to jest zasięg taki ogólnoświatowy, to jest pompa, pod którą się ustawia premiery produktów. Pod targi łódzkie. Kiedyś tak było, bo w tej chwili częstotliwość ukazywania się produktów zmniejszyła. Natomiast wracamy do tego, z racji tego, że produkty będą bardziej zaawansowane i dla bardziej zaawansowanego użytkownika, więc wracamy do sytuacji z przeszłości, gdzie czas życia produktu będzie się wydłużał samoistnie. W związku z tym być może wrócimy to też do czasu. To da się zauważyć, bo w klasie profesjonalnej to już nie ma tak, że co rok czy 2 lata jest nowe body. Ale w klasie profesjonalnej zawsze tak było. Mówię o... No, wcześniej były trochę częstsze te nawet te aktualizacje. Natomiast faktycznie produkty amatorskie pokazywały się dosłownie co sezon. Zresztą w kompaktach chyba to się nie zmieni, bo tutaj jednak moda odgrywa główną rolę. No tak, ale też fotokina nie są to targi dla kompaktów. Nie, zgadza się. Tam są
rozpatrywane wszelkie... No ale porównujemy targi łódzkie do naprawdę, no, chciałbym powiedzieć, bardzo wysokiej półki, jeżeli chodzi o targi, bo Fotokina jest uznana na całym świecie za wyznacznik, punkt odniesienia i targi, po których wyznaczane są wręcz trendy światowe. No, Łódź ma zasięg krajowy. Lokalny, zgadza się. No, lokalny, ale w sensie krajowy, bo nawet poza granicę nie wychodzimy jednak z zasięgiem tych targów. I teraz pytanie, co firma mogłaby zdziałać tutaj na takich właśnie targach? Znaczy, no to jest możliwość pokazania, zetknięcia końcowego użytkownika z produktami finalnymi, które oferuje dana firma, czyli pokazanie sprzętu, pokazanie, jak go wykorzystać, ten sprzęt, zaprezentowanie, nie wiem, możliwość wykorzystania całej gamy obiektywów, żeby ktoś mógł sobie przetestować te obiektywy. No to są takie aspekty, które... Natomiast no, te elementy umożliwiają nam też po części różnego rodzaju supermarkety, gdzie wchodzimy do supermarketu i na półce stoi ten sprzęt, możemy go wziąć do ręki i sprawdzić, jeśli chcemy. No ale chyba nie tak bardzo, jak można to zrobić tutaj, bo jednak w momencie, kiedy pojawia się sprzęt prezentacyjny, można z nim zrobić no, trochę więcej niż w markecie. Plus, wydaje mi się, i chyba to jest rzeczą tak naprawdę najważniejszą, jesteśmy w stanie rozmawiać z najbardziej kompetentnymi osobami, jakie są od danego tematu. Oczywiście, tylko teraz znowu, żeby zorganizować coś takiego, musi się firma zaangażować w sposób należyty. Załóżmy, że na niektórych imprezach preferuje się wypożyczanie na przykład obiektywów, więc musi być cała gama tych obiektywów dostępna, co już może być problemem na przykład, żeby mieć ileś obiektywów testowych w jednym momencie skumulowanym, obecnym na targach. Drugi temat, no dobrze było, żeby było kilka sztuk danego obiektywu, no bo jeśli będzie po jednej sztuce, no to będą ciągłe kolejki do tego. No i jakiś system na przykład wypożyczania tych sprzętu. No tak, tutaj trzeba, prawda, też patrzeć na bezpieczeństwo. No, jest było kilka niestety historii, kiedy sprzęt z targów z Gablot po prostu wyparowywał i to w sposób taki, no jak to zazwyczaj jest, niewidoczny. Drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś spostrzeżenia odnośnie targów, pytania czy swoje opinie, które ja mógłbym zacytować tutaj na antenie na żywo, to proszę oczywiście pisać na czacie. fototv.pl, czat, wystarczy tylko podać nick i mieć zaakceptowane wcześniej ciasteczka oczywiście i wtedy to wszystko będzie działać, chętnie Was wciągniemy w tą dyskusję tutaj. No dobrze, to odnieśliśmy się tutaj do obecności wielkich, a co w takim razie możemy powiedzieć o mniejszych, bo jest tu jednak sporo takich małych stoisk, są dystrybutorzy marek, bo cały czas się skupiamy na wielkich producentach sprzętu fotograficznego, no ale aparat to nie wszystko, bo zgadza się, to jest jakby, ja to zawsze mówię, preludium do wydatków. Tak, to jest pierwszy krok, a później potem no już idąc jak z reguły, mamy obiektywy. No i znowuż mamy obiektywy oryginalnych marek, ale mamy też producentów niezależnych jak Tamron, Tokina, Sigma. No tutaj też znowuż mamy niestety Zeiss. Po części tych marek nie ma tutaj. No, mamy tu przedstawicieli, zdaje się, Tokiny. Samyang jest i to chyba wszystko. Przyznam się szczerze, ja na tyle nie... Ja z kamerą przejdziemy się po tych wszystkich stoiskach i myślę, że na koniec dzisiejszego dnia, czy jutro w ciągu dnia będziemy mieli już sfilmowane praktycznie wszystkie stoiska i w postaci takiego przeglądu będziemy w stanie te targi pokazać, ale na tę chwilę to no jest właśnie rynek, tak trochę jeszcze nie wiemy, co gdzie jest. Jest rynek oczywiście akcesoriów typu statywy, typu torby. Jest Manfrotto, jest Gizzo, jest Vanguard, czyli są. No tak, Vanguarda wcześniej z takim rozmachem nie było. Tak, to chyba jest jakaś, z tego co wiem, to jest premiera, bo będzie nowy dystrybutor Vanguarda w Polsce, albo już jest. Tak, jest od jakiegoś czasu, ale chyba dopiero będzie się próbował rozepchać troszeczkę na tym rynku. Tak, i to dosyć szerzej, wygląda to obiecująco, zobaczymy co z tego wyjdzie. Natomiast no, są też firmy produkujące tradycyjne produkty różnego rodzaju. Fotoksiążki są reprezentowane, czyli różne formy. Ale pamiętasz, bo tutaj, że tak powiem, odniosę się troszeczkę tak z takim lekkim przymrużeniem oka, ale kiedyś wspominaliśmy, jak jeszcze nie było tej wielkiej hali, a były poprzednie hale, aleje ramek, aleje albumów. Teraz już tego nie ma. No nie ma. Znaczy, jeśli jest, to w bardzo znikowym wymiarze. No, widziałem firmę Barański, czyli to jest taki tradycyjny producent albumów eleganckich, wykończeniowych właśnie do fotografii tradycyjnej, czyli tutaj wykonywanej na odbitkach. Ale są też inne firmy. Są różne firmy, przekazują różne formy drukowania, konfekcjonowania. Widzisz, ale tu mi podsunąłeś jedną rzecz. Targi to też jest świetna okazja, bo tego na pewno nie da się zobaczyć gdziekolwiek indziej, zobaczenia różnych technologii. Zgadza się.
Czyli co można w ogóle, jak mamy plik, to co z tego pliku można w ogóle wytworzyć? I faktycznie gdyby, to mogę powiedzieć na 100%, są obecne wszystkie technologie. Tak, nawet mamy to, ciekawostka, jest firma Graverton, która przecież specjalizuje się w różnego rodzaju nanoszenia zdjęć na różnego rodzaju inne nośniki. Jesteśmy w stanie tak wygrawerować, naświetlić, wydrukować na tekstylia, na materiały twarde, na miękkie. Mamy wszystkie technologie druku obecne, bo wiem, że jest to sublimacja, jest druk czterokolorowy, sześciokolorowy, ośmiokolorowy. Są maszyny w ogóle super profesjonalne do w ogóle wielkich produkcji banerowych. Są też tego typu akcesoria jak firma 360. Oferująca stoliki obrotowe, na przykład do wykonywania packshotów. A to dochodzimy do zdjęć, tak, ale jak mówiłem tutaj o reprodukcji. Tak, oczywiście. Jest tego naprawdę całkiem sporo i to jest niesamowita rzecz. To jeszcze przez dwa dni można przyjechać do Łodzi i sobie po prostu to wszystko obejrzeć, bo mi się wydaje, że jakby te targi i siła tych targów będzie na tyle duża, na ile wszyscy przestaną oczekiwać obecności tylko i wyłącznie producentów aparatów. Tak, znaczy ja myślę, że o tym trzeba zapomnieć i dobrze było, że tutaj na przykład dobrym przykładem jest firma BX, na której stoisku mamy skoncentrowane produkty kilku marek. Krzysztof, musisz trafiać głosem w mikrofon. Okej. Z 5 centymetrów, ale do przodu. Dobrze. Przepraszam Państwa, to przyzwyczajony jestem do takiego małego mikrofonu, a ten jest dosyć ciężki, a ja jestem wątły człowiek, w związku z tym nie jestem w stanie utrzymać go w prawidłowej odległości. Więc przykładem tutaj jest firma BX, gdzie możemy zobaczyć zarówno i produkty Olympusa, jak i produkty Canona, Sony oczywiście i różnego rodzaju akcesoria z tym związane. No i Fotonowa też ma produkty własne, ale też ma produkty Canona, zresztą jako przedstawiciel Canona. Wydaje mi się, że chyba dystrybutorzy czy polskie firmy, które zajmują się handlem sprzętem, radzą sobie z dotarciem do klienta dużo lepiej niż po prostu oryginalne firmy matki. No tak, ale takie jest zadanie chyba ogólnie, znaczy firma matka ma w moim przekonaniu ma za zadanie stworzyć image produktu, wypromować markę, udostępnić te produkty, zabezpieczyć logistykę dostaw. Natomiast myślę, że bezpośrednią sprzedażą powinni się zajmować producenci, znaczy dystrybutorzy, no, czy firmy lokalne, które mają i lepszy kontakt z klientem i też lepiej znają ten rynek. No. Super. No, myślę, że o targach pogadamy sobie jeszcze nie raz, a przede wszystkim jak uda nam się obejrzeć całość. Dzisiaj wieczorem będą przyznawane nagrody przecież, w związku z czym też będzie o czym rozmawiać, będziemy mogli sobie to skomentować. Ja Państwa teraz zaproszę na malutką, krótką sondę, którą udało się zrobić tak na pierwszą chwilę. Pierwsze wrażenia, parę osób przepytaliśmy z kamerą, co sądzą o targach, jakie są pierwsze wrażenia i po przerwie porozmawiamy sobie troszeczkę o prasie fotograficznej.